Adam Bielan, wicemarszałek Senatu Prawo i Sprawiedliwość, kandydat na europosła. Dzień dobry, a właściwie obóz Zjednoczonej Prawicy powinnam powiedzieć, ponieważ pan jest, reprezentuje jednak Jarosława Gowina. Dzień dobry, trochę spóźniony dzisiaj, panu wybaczę. Przepraszam bardzo. Zdarza się. Aleksandra Dulkiewicz wygrała wybory w pierwszej turze w Gdańsku. Zdecydowaną większością, jak pokazywały nieoficjalne sondaże, 84% zyskała poparcia. To można powiedzieć, że jeśli to jest taka różnica, to zwycięstwo jest przesądzone. Pogratuluje pan nowej pani prezydent Gdańska? Tak, oczywiście gratuluję pani Dulkiewicz zwycięstwa i mam nadzieję, że będzie dobrze rządzić miastem. A gdańszczankom i gdańszczanom też pan pogratuluje słusznego wyboru? Dokonali wyboru zgodnie ze swoim sumieniem. Ten wynik nie jest zaskakujący, bo jak pani redaktor doskonale wie, główne partie polityczne nie wystawiły żadnych kontrkandydatów. Rozumieliśmy, że kilka miesięcy temu to Pawłowi Adamowiczowi udzielono mandatu do sprawowania władzy. No tak, to wszystko wiemy. A gdyby pan był gdańszczaninem, to jakby pan zagłosował? Nie jestem gdańszczaninem. Gdańszczanie nie dadzą się kupić za własne pieniądze podarowane przez rząd PiS, także w kolejnych wyborach, które czekają nas w tym roku. Tak na gorąco komentował Bogdan Borusewicz, wicemarszałek Senatu. No, ma do tego prawo. Bogdan Borusewicz jest jednym z liderów opozycji w Senacie, jest wicemarszałkiem Senatu i to jest oczywiste, że będzie atakować rząd. Jaki pan dzisiaj koncyliacyjny. A dlaczego Adam Bielan chce wystartować w wyborach do Europarlamentu? Znudził się panu polski parlament, czy też za mało pan zarabia? Nie, absolutnie mi się nie znudził polski parlament. Jest to praca fantastyczna, piękna. Natomiast jak pani wie, bo znam się od lat, byłem już w Parlamencie Europejskim, byłem nawet wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Sprawy. Czyli tęskni pan za Brukselą? Nie wiem, czy akurat za Brukselą tęsknię, bo praca w parlamencie jest bardzo ważna, chociaż same miasto mniej mi się podoba niż Warszawa na przykład. A ten aspekt finansowy ma znaczenie, czy nie? No pewnie tak, chociaż gdyby europosłowie zarabiali tyle, co posłowie na Sejm, a tak było kilkanaście lat temu, zanim wprowadzono ustawę o jednolitym statucie, to również chciałbym być w Parlamencie Europejskim, bo tam się dzieją bardzo ważne rzeczy dla naszego kraju, dla całego kontynentu, ale również dla naszego kraju. Zdecydowana większość prawa, które obowiązuje dzisiaj w Polsce, to jest prawo stanowione w komisji, przez Komisję Europejską i przez Parlament Europejski. A różnica w zarobkach jednak będzie znaczna, bo jako wicemarszałek, to pan mówił w tym studiu, że zarabia na rękę około 10 tysięcy złotych. Tak, jest to różnica. A europoseł to jest 8 tysięcy euro brutto. A wie pan, że nie wszyscy są w PiSie zachwyceni, że pan startuje z jedynki na Mazowszu? Dlaczego Adam Bielan? Przecież jest zdrajcą. Pani, nie znam takich wypowiedzi. Raczej koledzy mi i koleżanki gratulowali. Natomiast w każdym ugrupowaniu przy ustawianiu list są pewne kontrowersje. Czyli były tarcia? W moim przypadku chyba żadnych tarć nie było, bo ta sprawa była już ustalona od wielu miesięcy. Czyli pan sobie wychodził u prezesa? Nie, niczego nie wychodziłem. Dostałem taką propozycję i ją przyjąłem. My wystawiamy na Mazowszu bardzo silną listę z kilkoma mocnymi nazwiskami posłów, obecnych posłów, senatorów. Będzie startowała również moja koleżanka z prezydium Senatu, pani wicemarszałek Koc i jestem naprawdę dumny, że mogę być liderem tak mocnej listy. A Krzysztof Szczerski chciał startować w wyborach do Europarlamentu? Krzysztof Szczerski, czyli szef gabinetu nigdy prezydenta Andrzeja Dudy? Nigdy nie usłyszałem takiej deklaracji ze strony pana ministra. Tygodnik wprost pisze, że jednak tak, z Małopolski, tylko że jak miał dostać trzecie miejsce, no to jednak trochę za nisko. Nie wydaje mi się. Zaproponowano mu Podkarpacie, ale tam z kolei pan minister bał się, że przegra z jakimiś powiatowymi, lokalnymi, bardzo popularnymi politykami. Nigdy nie słyszałem, żeby pan minister Szczerski, a często się spotykamy, miał takie ambicje. Jest bardzo ważną postacią w Pałacu Prezydenckim. Nie sądzę, żeby chciał kandydować do Parlamentu Europejskiego. Ale jak się patrzy na te listy, przynajmniej na jedynki i dwójki, no to właściwie tylko pan jako przedstawiciel koalicjanta, czyli Porozumienie Jarosława Gowina ma jedynkę, tak to po prostu wszystkie jedynki i dwójki należą do Prawa i Sprawiedliwości. No nie, jest pani minister Beata Kempa, która zajmuje drugie miejsce tak, no na Dolnym Śląsku. Tylko Beata Kempa. Tworzymy, będzie dość wysoko, z tego co wiem, również pan minister Patryk Jaki, więc te listy są bardzo, bardzo silne, ale to są bardzo ważne wybory, więc trudno się nam dziwić, że wystawiamy najlepszych możliwych kandydatów. Każda partia zachowuje się w takich sytuacjach podobnie, optymalizuje listy i wystawia ludzi, którzy mają albo doświadczenie europejskie, albo mają przygotowanie merytoryczne po pracy tutaj w Polsce, w jakimś resorcie i będą wartością dodaną w Parlamencie Europejskim. Tam nikt z nas nie jedzie, żeby się uczyć, tylko żeby ciężko zabiegać o polskie interesy. Adam Bielan na komisarza w Komisji Europejskiej? Nie, no zupełnie nie ma takich planów. A kto jest szykowany? Anna Fotyga?
Po pierwsze, musimy wiedzieć, kto będzie przewodniczącym Komisji Europejskiej. To będzie w tym roku wyjątkowo skomplikowany proces. Ten wybór może potrwać kilka miesięcy nawet, w mojej ocenie. Dopiero później dowiemy się, jakie portfolio, jaką tekę otrzyma Polska i dopiero wówczas będą dopasowane nazwiska, więc to będzie bardzo długi proces, kilkumiesięczny. Ale nazwisko akurat pani europoseł jest brane pod uwagę w ogóle, czy nie jest? Myślę, jeżeli pani mnie pyta o zdanie na temat pani minister Fotygi, to mam je jak najlepsze. Jest uważana w tej kadencji za jednego z najlepszych polskich eurodeputowanych. Jest autorką kilku bardzo ważnych raportów na temat cyberbezpieczeństwa albo Nord Stream 2, drugiej nitki gazociągu północnego. Może mniej tutaj bryluje w mediach, ale tam w Brukseli, w Strasburgu naprawdę bardzo ciężko pracuje. Nauczyciele nie mają obowiązku życia w celibacie. To wypowiedź pana ministra Szczerskiego, którego wcześniej pytałam. Pan minister sugerował, że przedstawiciele tego zawodu mogą mieć przecież dzieci. Wtedy dostają 500+ i w ogóle o co ten raban, że chcą podwyżek. Pan by też tak doradził nauczycielom? Czy doradziłbym im co? Tak, no że nie, no, po prostu niech się rozmnażają i, no, nie, i będą mieli 500+, to dlaczegoś zapominają o takie podwyżki. Nie było takiej rady. Ja zresztą byłem w studiu, kiedy pan minister Szczerski wypowiadał te słowa. Nie wzbudziły żadnego oburzenia ze strony przedstawicieli opozycji. Jak rozumiem myśl pana ministra Szczerskiego, zresztą rozmawiałem z nim jeszcze wczoraj na ten temat, chodziło mu o to, że program 500+ jest programem powszechnym. Ale czy to nie jest trochę jednak niefortunna, czy też nawet arogancka wypowiedź? Myślę, że ta wypowiedź została zniekształcona. Natomiast powtarzam, byłem w studiu w trakcie debaty, nikt się całą wypowiedzią, tylko tym jednym wyrwanym z kontekstu zdaniem nie oburzył. Ministrowi Szczerskiemu nie chodziło o jakieś zachęcanie nauczycieli, żeby jak to pani określiła, się rozmnażali, tylko chodziło mu o to, że program 500+ jest programem powszechnym, korzystają z niego zarówno nauczyciele, jak i górnicy, tak, jak i wszystkie inne profesje. Ale szykują się jednak strajki, to wtedy, kiedy będą egzaminy, no to jak chcecie temu zapobiec? I minister Szczerski również w tej wypowiedzi apelował o to, żeby tego sporu nie upolityczniać, to znaczy, żeby... 47% rodziców popiera ten strajk. Dzisiaj jest taki sondaż Super Expressu. No, ja rozumiem, ja apeluję o to, żeby ten strajk czy protest, każda grupa zawodowa ma prawo do protestu, nie odbywał się kosztem naszych dzieci. Fakt, że organizuje go organizacja jednak niezwykle bardzo upolityczniona, bo ZNP choćby przez sobie i przewodniczącego pana Broniarza jest organizacją bardzo upolitycznioną, zbliżoną do SLD. Kiedyś było członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Pamiętajmy o tym w latach 90. i na początku lat 2000. I fakt, że organizowany jest ten strajk, czy są zapowiedzi organizacji tego strajku tuż przed wyborami, no może świadczyć o tym, że przynajmniej wśród części organizatorów jest taka myśl polityczna, ale zdaję sobie sprawę, że jest bardzo wielu nauczycieli rozczarowanych swoim poziomem zarobków i oni po prostu chcą zaprotestować. Tylko pamiętajmy, że ten rząd przekazał na podwyżki znalazły się pieniądze i dla emerytów, i dla rencistów, i również na rozszerzenie programu 500+. Musimy skończyć ten argument, ale pamiętajmy, że pieniądze na podwyżki dla nauczycieli są największe od lat. Pierwsza tura już się odbywa, a druga tura tych podwyżek będzie we wrześniu. Panie marszałku, zwłaszcza, że pan się spóźnił. Adam Bielan, wicemarszałek Senatu Zjednoczona Prawica. To tyle w części radiowej. Jesteśmy na Facebooku i na Radio ZPL. Zapraszam. A czy będzie rekonstrukcja rządu jeszcze przed Wielkanocą po zarejestrowaniu list do Europarlamentu? Takie też pojawiły się pogłoski. To są kompletne, wyssane z palca informacje? Nie znam takich planów. Rekonstrukcja będzie musiała być po wyborach europejskich, w momencie, kiedy część członków odejdzie do Parlamentu Europejskiego. Natomiast nic nie wiem o planach rekonstrukcji wcześniejszej. A jak pan ocenia swojego konkurenta na Mazowszu? Jarosław Kalinowski będzie reprezentował Koalicję Europejską. Jarosław Kalinowski, eurodeputowany, też wieloletni z PSL-u. Doświadczony europarlamentarzysta. Bardzo mocne nazwisko, były kandydat PSL w wyborach prezydenckich. Cieszy się sporym poparciem. Myślę, wciąż jest szefem Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jest taka postać numer 2, numer 3 wewnętrznej hierarchii PSL-u. Nie potrafię powiedzieć, jak wyborcy PSL-u zareagują na koalicję jednak z ugrupowaniami skrajnie lewicowymi, bo nagle PSL i Jarosław Kalinowski znaleźli się na jednej liście czy z ugrupowaniem pani Lubnauer, która domaga się likwidacji KRUS-u, czy z ugrupowaniem pani Schering-Wielgus, ale która to jest taki idzie do Brukseli, żeby, cytuję, postawić Kościół katolicki przed Trybunałem w Hadze, więc
Na razie jeszcze nie wiadomo, czy znajdzie się w ogóle na liście Koalicji Europejskiej. Być może pójdzie z listy wiosny Roberta Biedronia. Ale teraz jest w Koalicji Europejskiej, zgłosiła akcję, została, jak rozumiem, przyjęta, więc mamy... To wcale nie jest powiedziane. Mamy PSL na listach... Pani poseł mówiła, że rozmawia ze wszystkimi generalnie, więc... No tak, ale znam wystąpienia pana przewodniczącego Petru. Więc z jednej strony PSL jest na liście z ultraliberałami gospodarczymi, którzy chcą likwidować KRUS, są za podniesieniem wieku emerytalnego, również rolników, a z drugiej strony są grupowaniami skrajnie lewicowymi, które chcą Kościół katolicki stawiać przed Trybunałem w Hadze. No, jak bardziej kursanej wypowiedzi antykościelnej nie słyszałem już od lat, więc no, pytanie, jak wyborcy PSL-u zareagują na taką... Tak się martwicie o ten PSL. Jak nie, były wybory samorządowe, to po prostu absolutnie ja martwię, atakowaliście PSL najbardziej. Teraz rozumiem, że tak samo, tak? Zapraszamy rozsądnych wyborców PSL-u do głosowania na nas. Ach, no nie spodziewam się, że pan powie coś innego. A skąd znajdą się pieniądze na wypłatę 13 emerytury i renty? To jest ponad 9 miliardów złotych. To będą pieniądze z ZUS-u? Najprostsza odpowiedź brzmi z budżetu państwa. Odsyłam do wypowiedzi pani minister finansów. To ona przeliczyła wszystkie te propozycje i uznała, że one są możliwe do zrealizowania. I w ciągu najbliższych kilku tygodni będziemy prezentować szczegóły ustaw, rozporządzeń, które pozwolą na wypłatę tych środków, zarówno 500+, na każde dziecko, również od pierwszego dziecka, od 1 lipca, jak i oczywiście tej tak zwanej trzynastki dla emerytów, rencistów, która będzie miała miejsce już w maju. No ale przyznam pana, że to jednak jest dość zastanawiające, że nagle pieniądze się znalazły. Jeszcze kilka tygodni temu nie było o tym ani słowa. Rozumiem, że to był taki plan na łapu-capu konstruowany, kiedy zobaczyli, że jednak zjednoczona opozycja może was pobić w wyborach do Europarlamentu. Plan nie był konstruowany na łapu-capu. Tyle to mogę kiedy powiedzieć. To kiedy był w takim razie wymyślony? No, wymyślony to trzeba pytać dokładnie pana prezesa Kaczyńskiego, ale myślę, że... Zrodził się w głowie ten plan prezesa Kaczyńskiego, mieliśmy tak? tego rodzaju plany w zależności od możliwości budżetowych już od wielu miesięcy. Natomiast kluczowa była rozmowa z panią minister finansów i odpowiedź na pytanie, czy w końcu są już na to środki w budżecie. I w momencie, kiedy dała na to zielone światło, zostało to ogłoszone. Pytanie, skąd te środki, dlaczego teraz, a nie na przykład rok temu, czy dwa lata temu? No, dlatego, że mamy bardzo szybki wzrost gospodarczy, najszybszy, jeden z najszybszych w Unii Europejskiej, więc każdy kolejny kwartał to są zwiększone środki tylko i wyłącznie z tytułu wzrostu gospodarczego, ale mamy też kolejne postępy, jeśli chodzi o walkę z rozmaitymi mafiami VAT-owskimi czy paliwowymi. Ale będziemy te pieniądze przejadać, zamiast je inwestować. Nie, no to co to znaczy przejadać? No, wydamy je na konsumpcję de facto. Myślę, że te środki, znaczy mówimy o 1100 zł dla emerytów w rencie, są również brutto, ale brutto. Również w przypadku najniższych emerytur, więc to nie są jakieś olbrzymie pieniądze, biorąc pod uwagę potrzeby życiowe osób w tym wieku, związane z zakupem leków itd., itd. Chociaż też pamiętajmy, że wprowadziliśmy program darmowych leków dla seniorów, to jednak jestem przekonany, że te środki będą wydane Moja mama, dobrze. Która skończyła 75 lat, ostatnio z nią rozmawiałam, powiedziała, że jeszcze ani jednego leku, a trochę tak wykupuje tych leków, no jest osobą po prostu już też w pewnym wieku, więc cierpi na różne dolegliwości. Mówi, że ani jednego nie kupiła za darmo. Ten program będzie rozszerzany, pozdrowienia dla pani mamy, ale czy pani by też określiła, że przekazanie pani mamie trzynastki to jest przejadanie tych środków? No to są osoby, które swoją ciężką pracą zasłużyły na takie pieniądze, tym bardziej, że w Polsce bardzo dużo przypadków emerytury są naprawdę godowe słowa. Nie ma żadnego kryterium dochodowego, rozumiem. Nie ma. Przyjmowanie takiego kryterium często też by się mijało z celem, znaczy koszty później weryfikacji tego byłyby często większe niż oszczędności. No tak myślałam. A powstanie Koalicji Europejskiej was zaskoczyło, czy jednak nie? Spodziewaliście się tego scenariusza, czy uważaliście, że jednak ostatecznie poszczególne podmioty po tej opozycyjnej części sceny politycznej się nie dogadają? Pani, prowadzimy niezmiennie, poza jakimiś wyjątkowymi wahnięciami sondażowymi od początku tej kadencji. Jeśli chodzi o poparcie dla rządu, to mamy je na wyższym poziomie niż w tym momencie po trzech latach, pierwszych trzech latach rządów Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, więc
No, siłą rzeczy siłą rzeczy opozycja musiała coś wymyśleć. To, co mnie najbardziej martwi, to, co powinno zastanawiać naszych słuchaczy, wszystkich wyborców, to fakt, że powstaniu tej koalicji europejskiej nie towarzyszą żadne dokumenty programowe. Nie ma nawet żadnego minimum programowego, które by ogłoszono w takich kluczowych sprawach gospodarczych. Sławomir Neumann mówił, że będzie konwencja programowa na przełomie marca kwietnia, już po zatwierdzeniu list do Europarlamentu. Ja pani powiem o moich doświadczeniach z politykami tylko jednego podmiotu tworzącego koalicję europejską, czyli Nowoczesnej. W sobotę rano byłem w programie Polskiego Radia, już nie powiem jakim programie. No w trójce, będziemy tutaj udawać, że... I pan poseł Adam Szłapka powiedział, że jest zdecydowanym przeciwnikiem piątki Kaczyńskiego, będę głosować przeciwko, a wczoraj byłem w programie telewizyjnym wieczorem z panem posłem Mieszkowskim i on już się skłaniał do tego, żeby to poprzeć. No, w jednym ugrupowaniu są dwa różne zdania na temat... No może się jeszcze nie dogadali generalnie, nie ustalili wspólnej linii. No więc właśnie, jak oni będą się dogadywać w sprawach, nie wiem, światopoglądowych, gier tych z Nowacką, w sprawach gospodarczych lub Lubnauer z Kalinowskim czy Sawickim. No przecież taki rząd po kilku miesiącach, jeżeli straci paliwo, bym powiedział, antypisu, tej niechęci do nas, gdyby rządził, zacznie się potężnie kłócić w każdej możliwej sprawie. Wrócimy do lat 90., kiedy rządy były niestabilne, kłóciły się, rozpadały się koalicje. Oni mówią wprost, naszym głównym, powstaliśmy po to, żeby odsunąć PiS od władzy. Proszę zobaczyć, że nawet jak idą do Parlamentu Europejskiego, nie są w stanie zgodzić się, w jakiej frakcji w Parlamencie Europejskim będą zasiadać, bo przecież Platforma i PSL będą w partii chadeckiej. Dostaną się do Parlamentu, no to każdy rozejdzie się w swoją stronę. No przecież więc właśnie, to jest komedia. To jest komedia. Będą w trzech, co najmniej w trzech różnych frakcjach, chrześcijańskich demokratów, socjalistów, liberałów. To są frakcje, które często głosują przeciwko sobie, a będą na jednej liście. Naprawdę, no... Front Jedności Narodów. Przepraszam bardzo, Koalicja Europejska czy nie ogłosiła ani, jakie będą jedynki, ani dwójki, no wy tutaj byliście absolutnie w szpicy, ale wiadomo na przykład, że w Warszawie jedynką będzie Włodzimierz Cimoszewicz. Czy to będzie trudny konkurent dla kandydata Zjednoczonej Prawicy? To akurat jest Jacek Sariusz-Wolski, który dostał to w nagrodę za to, że był kandydatem polskiego rządu w sytuacji, która była nie do wygrania. Kandydatem polskiego rządu na szefa Rady Europejskiej. Myślę, że to jest symboliczna postać dla tego obozu, bym powiedział, postkomunistycznego, popularny polityk swego czasu, jeśli chodzi o Sojusz Lewicy Demokratycznej. A dla bardzo wielu wyborców Platformy Obywatelskiej, bym powiedział, takich centrowych, głosowanie na polityka postkomunistycznego będzie bardzo trudne. Tym bardziej, że i do wyboru będą mieć polityka, który wiele razy startował z listy Platformy, Jacka Sariusza-Wolskiego, który był szefem delegacji Platformy Obywatelskiej przez wiele lat, bo Jacek Sariusz-Wolski nie tylko był europosłem Platformy, był liderem Platformy przez wiele lat i który... No i rozstanie nie było w najlepszym stylu. I który ma olbrzymie zasługi w wprowadzeniu Polski do Unii Europejskiej. Cała w ogóle konstrukcja z tym kłamstwem, fake newsem o polexicie w przypadku Jacka Sariusza-Wolskiego będzie komediowana, bo jeżeli Grzegorz Schetyna, który wie, powiedzmy, 1/10 tego o integracji europejskiej, co wie Jacek Sariusz-Wolski, będzie Jackowi Sariuszowi-Wolskiemu zarzucać, że chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, no to przyzna pani, że to będzie śmieszne. A Ewa Kopacz, skąd wystartuje pana zdaniem w końcu? Będzie z Warszawy, czy jednak z Wielkopolski? Nie wiem, naprawdę nie wiem, czy tam różne rzeczy w mediach, ale z własnego doświadczenia wiem, że trzeba do tego podchodzić sceptycznie. Ale coś pan słyszał na przykład z rozmów z kolegami z Platformy Obywatelskiej? Coś mówią na ten temat? Słyszałem, że Ewa Kopacz po porażce na początku tej kadencji z Grzegorzem Schetyną zawarła z nim układ, że wycofa się z takiej aktywnej działalności, będzie... krytykować Grzegorza Schetynę na początku, kiedy był jeszcze wciąż bardzo słaby w partii, w zamian za pierwsze miejsce do Parlamentu Europejskiego z Warszawy. Zobaczymy, czy Grzegorz Schetyna dotrzyma danego wówczas słowa. SLD ma mieć trzy jedynki. To ma być właśnie Warszawa, to ma być Łódź i to ma być zachodniopomorskie. No to najwyraźniej to słowo dane Ewie Kopacz przez Grzegorza Schetynę nie obowiązuje. Ale wtedy już nie było mowy w ogóle, że będzie koalicja europejska. No wtedy Platforma Obywatelska, jak rozumiem, myślała, że będzie startować jedynie pod swoją egidą, pod swoim sztandarem, pod swoim symbolem. Ładna wymówka. Jestem ciekawy, jak pani premier Kopacz to przyjmuje, ale to już są wewnętrzne sprawy Platformy. No u was niektórzy też musieli się obejść smakiem, jeśli wierzyć tygodnikowi wprost, jeśli chodzi o pana ministra Szczerskiego, chociaż pan tego nie potwierdza. Ale na przykład na listach Prawa i Sprawiedliwości znajdzie się Beata Gosiewska, czy nie? Europosłanka? Nie wiem.
Pan nie wie? Przecież pan wszystko wie, co tam się dzieje. Po pierwsze, my mamy ustalone na fest mocno po dwa pierwsze miejsca w każdym z 13 okręgów, czyli 26 kandydatów nad kolejnymi ósemkami w każdym z tych 13 okręgów. Jeszcze pracujemy, mogą być jakieś kosmetyczne zmiany, one nie zostały jeszcze ujawnione nie przez przypadek. Ale Atakosiewska, więc... znalazło się to nazwisko, czy się nie znalazło? Mam pewne nieoficjalne informacje, ale nie chcę się nim dzielić z słuchaczami, bo to nie należy do mojej kompetencji, żeby te listy ogłaszać. Nie chcę wprowadzać też jakiegoś zamętu, zamieszania. A kiedy te listy zostaną ogłoszone? Jeszcze w tym tygodniu, czy dopiero w następnym? Czy jak zobaczycie, co zrobi Koalicja Europejska? Czekacie formalnym, na ruchy... prawnym deadline'em jest dzień 16 kwietnia na zarejestrowanie listy, ale to będzie na pewno wcześniej. Czyli w marcu, tak? Jeszcze pokażecie cały... w marcu, tak. A jeśli chodzi o Beatę Gosiewską, no to pani Gosiewska udzieliła wywiadu Super Expressowi i skarży się, że PiS chce oddać jej miejsce człowiekowi, który jeszcze w 2014 roku, cytuję, balował z Małgorzatą Tusk i który w PiSie jest dopiero po ostatnich wyborach. Człowiek znany z niemerytorycznej pracy, ale ze skandali i obrażenia innych. O kogo to może chodzić? Domyślamy się pewnie, o kogo chodzi. Natomiast... No to proszę powiedzieć, o kogo chodzi. To już za pani zostawiam. Natomiast... Nie, ja myślę, że pan jest o wiele lepiej zorientowany, jeśli chodzi o mapę tutaj i krajobraz, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Pani redaktor, rozmawialiśmy o tym już kilka razy w czasie tego wywiadu. Podczas kształtowania list są pewne napięcia wśród polityków z tego samego regionu, z tego samego ugrupowania. Ale dlaczego Beata Gosiewska? To jest często proces, bo dość niemiły. Nie była dobrą europarlamentarzystką? Nie potrafię powiedzieć, nie zasiadam w tej kadencji w Parlamencie Europejskim, więc nie No ale chcę... Annie Fotydze pan potrafił powiedzieć, bo że panią, jest znakomita generalnie. Panią minister Fotygę znam osobiście od lat, poza tym przycinaliśmy się w rozmaitych delegacjach. Bywaliśmy na tych samych konferencjach. Ja reprezentując Senat w Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO, pani minister Fotyga reprezentowała Parlament Europejski. Byliśmy w Gruzji na rozmaitych konferencjach dotyczących bezpieczeństwa. Byliśmy na kolejnych kongresach Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, więc natomiast pani poseł Gosiewski nie miałem jeszcze okazji spotkać na takich konferencjach, ale ona po prostu nie zasiada w tych samych delegacjach, co ja, więc nie chcę. Ale pan jest dzisiaj dyplomata. No niesamowite, naprawdę. Nie poznaję pana. To jeszcze powiedzmy, o jakiego posła chodzi. No, domyślam się, że chodzi o posła Dominika Tarczyńskiego, który w PiSie jest dopiero rzeczywiście po wyborach. Zapisał się do Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej chyba był w Polska jest najważniejsza, czy mi się wydaje? Nie znam szczegółów. No pan też był w Polsce. No przecież pan też był w Polska jest najważniejsza. Partyjnej pana. No ja byłem 2 miesiące, więc nie poznałem wszystkich członków. Natomiast wie pani, powtarzam, są pewne napięcia, wydaje mi się, że złym posunięciem opowiadanie o tym w mediach i krytykowanie kolegów, koleżanek za pomocą mediów. Jakieś decyzje mogą nam się nie podobać, to jest jasne, ale... nie powinna w ogóle występować w taki sposób i nie powinna udzielać takiego wywiadu, nie powinna się skarżyć? Myślę, że to jest, może to wie, jest, że już jest zły pomysł, żeby za pomocą mediów komunikować się ze swoimi kolegami partyjnymi. No ale dziennikarze pytają, to pani poseł odpowiedziała. Nie powinna, rozumiem, że nie powinna w ogóle się spotkać z dziennikarzem, nie rozmawiać na ten temat. Nie wiem, nikomu czy... doradzać, jak ma kontaktować się w jakiś sposób z mediami, natomiast no, w tym trudnym momencie kształtowania list, kiedy są rozmaite napięcia, ważne, żebyśmy, no, musimy myśleć o interesie całej drużyny. Ja zdaję sobie sprawę, że polityka składa się, w polityce jest mnóstwo ludzi ambitnych, z reguły tacy ludzie idą do polityki, więc pewne napięcia personalne zawsze są i będą. Nie jestem naiwny, natomiast no, musimy myśleć też o interesach całej drużyny, całej formacji, całego obozu. W każdej korporacji, w każdej instytucji. Oczywiście. No, ludzie ze sobą rywalizują, no, konkurencja, no jakby nie patrzeć. Oczywiście. Ale nie wiem, czy pan widział opublikowany w piątek przez Parlament Europejski najnowszy sondaż preferencji partyjnych, jeśli chodzi o te majowe eurowybory. No i tam wynika z tego, że jest 37,5% poparcia dla Koalicji Europejskiej, nieco mniej dla PiSu, 36,3%. Czyli możecie przegrać, myślę, bierzecie to pod uwagę? Władze Parlamentu Europejskiego na pewno ściskają kciuki za Komisję Europejską, Koalicję Europejską. Natomiast w sondażu opublikowanym w sobotę przez gazetę, którą pani dzisiaj cytowała, czyli Super Express, jest już 38-32 dla nas. Pani, ja podchodzę z dystansem zarówno do tych bardzo dobrych sondaży dla nas, bo 38-32, biorąc pod uwagę jeszcze osoby niezdecydowane, to jest pewnie ponad 40%. To jest bardzo dobry wynik i podchodzę z dystansem do sondaży gorszych, nieco gorszych.
najgorszych dla nas. To nie sondaże decydują przez 3 miesiące, do wyborów może się jeszcze zdarzyć bardzo ale dużo. Ale obawiacie się koalicji europejskiej, czy się kompletnie nie obawiacie? Czy raczej mówicie, nie, nic z tego nie będzie? Użyjmy słowa obawa. Wszystkich konkurentów trzeba doceniać, lepiej przeceniać konkurentów niż ich nie doceniać, więc my na pewno będziemy bardzo ciężko pracować w tej kampanii wyborczej. Już nasi politycy, samorządowcy, parlamentarzyści ale po tych obietnicach, które złożyliście, po tej kiełbasie wyborczej, które pokazaliście, to jednak ta różnica między jednym a drugim podmiotem powinna być kolosalna na waszą korzyść. No pani, proszę pamiętać, że tutaj doszło do zjednoczenia bardzo wielu ugrupowań, można powiedzieć siła złego na jednego, więc to i tak pokazuje, te sondaże pokazują, że wielu wyborców, podejrzewam, że w dużej mierze przede wszystkim wyborców PSL-u, nie zaakceptowało tego zjednoczenia i nie przepłynęło w całej swojej masie do całej koalicji europejskiej. I co zrobią tacy wyborcy, pana zdaniem? Myślę, a opieram to na podstawie bardzo wielu spotkań, również z samorządowcami Polskiego Stronnictwa Ludowego, a również z wyborcami w ostatnich dniach, oni tej decyzji nie rozumieją. Oni rozumieją ją jako chęć zagwarantowania sobie przez kilku liderów PSL-u mandatów do Parlamentu Europejskiego. Synekur. Nie chcę używać takiego określenia, nie mówię o tym pejoratywnie, natomiast uważają, że zostali zdradzeni. Zresztą znamy jednego z liderów PSL-u, lidera tej grupy diskopolowej, który mówi o tym wprost, prawda, że zostaliśmy zdradzeni i wystąpił z PSL-u pan Świerczyński. To był taki lider partyjny? No jeden z liderów. Naprawdę? Przez lata, można powiedzieć, twarz PSL-u na wielu mityngach wyborczych. A występował na jakimś mitingu wyborczym Prawa i Sprawiedliwości, czy nie? Bo podobno tak, ale ja no właśnie, nie byłem obecny. Bo po sieci krąży taki plakat, że przed wyborami samorządowymi pan Świerczyński grał również na mitingu wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli pani zobaczy zmiany w samorządach w Polsce, szczególnie na poziomie powiatów, to widać wyraźnie, że bardzo wiele powiatów, które była w rękach PSL-u, przeszło do Zjednoczonej Prawicy, na przykład powiat radomski, największy terytorialnie powiat w Polsce. Tam zawsze PSL był u władzy, a teraz po raz pierwszy my rządzimy samodzielnie i to się odbywa oczywiście również ze względu na to, że bardzo wielu wyborców PSL-u, rozczarowanych polityką tej partii i takim związkiem ze skrajną lewicą, dołącza do nas i ja apeluję do tych wyborców, żeby dzisiaj poważnie przemyśleć ostatnie decyzje liderów swojej partii. My zapraszamy do nas. Teraz pytanie od słuchaczy. Dane publiczne pytają. Dziennikarz Piotr Zaremba, znany zapewne panu i ceniony przez pana, napisał w weekend, że prezes Kaczyński, cytat, zatwierdza nominacje nawet niskiego szczebla pracowników spółek Skarbu Państwa. Czy to prawda? Nic na ten temat nie wiem. Wydaje mi się, że to... Nie byłem świadkiem nigdy takiego procesu zatwierdzania. Wydaje mi się, że to... Mi się wydaje, że Piotr Zaremba jednak ma bardzo dobre informacje. Nie wiem, jak często bywa na Nowogrodzkiej, chyba ostatnimi laty w ogóle. Nie musi bywać na Nowogrodzkiej, przecież może spotykać się poza Nowogrodzką. Powtarzam, mogę mówić o tym, co wiem. Chodzi o to, żeby z prezesem rozmawiał. Wydaje mi się to całkowicie nierealne. Biorąc pod uwagę kalendarz Jarosława Kaczyńskiego, to z kim się spotyka, jakie decyzje podejmuje, a to są decyzje przede wszystkim strategiczne. Nie jest w ogóle fizycznie możliwe, żeby miał kilka godzin dziennie na tego rodzaju decyzje. To jest absurdalne. A prezes się teraz otworzy na media w związku z tą kampanią wyborczą? Na media takie, na których do tej pory, że tak powiem, nie fatygował się. Był w weekend, no, właśnie, wywiadu tak. radiowego, wcześniej miał wywiad telewizyjny, tygodnikowy. Bierze udział w rozmaitych publicznych wystąpieniach. Dzisiaj również będzie po południu na uroczystości wręczenia nagród Polakom, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej, więc udziela się publicznie. Nie, ja mówię, czy będzie przychodzić do innych mediów generalnie, które no, może nie za bardzo... Ale ja już nie jestem rzecznikiem prasowym Prawa i Sprawiedliwości, więc... A czy to prawda, że były takie plany, jak to Newsweek pisał w ubiegłym tygodniu, o to również pyta słuchacz, że po upokorzeniu Polski przez Izrael w powietrzu latały już nazwiska potencjalnych następców Morawieckiego? Mateusza Morawieckiego premiera? Nie, absolutnie nie. Nie było takich planów, żeby wymienić pana premiera? Nie, no absolut oczywisty. No każdy, kto zna... A prezes był jakoś niezadowolony z tego? Podobno miał się o tym dowiedzieć dość późno, że w ogóle planowana jest ta bliskowschodnia konferencja tutaj, którą organizujemy na prośbę, na życzenie
Proszę. Amerykanów, że już przygotowania były na tyle zaawansowane, ruszyły pełną parą, że już nie można było tego w żaden sposób wycofać. No właśnie. No i prezes się wtedy dopiero dowiedział. Ostatnie dwie minuty naszego wywiadu. Z jednej strony pani mnie konfrontuje z jednym artykułem, którym jest teza, że prezes Kaczyński podejmuje każdą najdrobniejszą decyzję personalną w jakiejś małej spółeczce, a teraz jestem konfrontowany z tezą innego dziennikarza, że prezes Kaczyński nie wiedział o takim wydarzeniu. Dziennikarze, tak naprawdę my nie wiemy, jak to wygląda. No ale może być, że każde, że najważniejsze decyzje zapadają na Nowogrodzkiej. To jest po prostu przesądzone absolutnie. To jest normalne, że decyzje strategiczne naszego obozu tak zapadają podczas spotkań odpowiednich gremiów partyjnych, zarządów partii, koalicji tych partii. To jest coś naturalnego. Natomiast o samej konferencji wszyscy wiedzieli, cała opinia publiczna wiedziała od tygodni, od momentu, kiedy została ogłoszona publicznie. No wtedy już zapewne ruszyły jakieś przygotowania, no tak. Zanim zostało to ogłoszone, chociaż oczywiście. To najpierw Mike Pompeo ogłosił, że będzie taka konferencja w Warszawie. No a tego samego potem, dnia de facto ustalono, ogłoszono, wiadomo było skąd o tym już. To takie dość ciekawe, można powiedzieć. Kuba pyta, czy zamiast dodawać różne dodatki socjalne, na przykład 500+, 13 emeryturę, to nie lepiej znacząco obniżyć podatki dla firm, pracowników, czy podwyższyć kwotę wolną od podatku? Wszystko to się dzieje, podwyższyliśmy kwotę wolną od podatku i myślę, że miała być do 8 tysięcy. W przyszłości ona będzie też rosła. Obniżamy podatek dla wszystkich z 18 do 17%. To jest promil. Procent. Promil. Procent, 10 razy więcej. Nie, ale chodzi mi o... No z 18 na 17, ale... to jest jeden punkt procentowy, nawet więcej niż procent. Ale budżet na tym zbyt wiele nie straci. Obniżamy podatek, likwidujemy podatek dla osób pracujących do 26 roku życia i, o czym mówi pani minister, jeszcze tak bym powiedział enigmatycznie, ale niedługo przedstawię szczegóły, zwiększamy koszty uzyskania przychodu, więc... realnie zmniejszamy i to znacząco opodatkowanie wszystkich Polaków. Jeśli chodzi o CIT, zmniejszyliśmy do 9% ten CIT w wielu przypadkach i wprowadziliśmy też zasadę małego ZUS-u dla małych przedsiębiorców, więc również w warstwie, bym powiedział, zmniejszania podatków uczyniliśmy wiele i ten dzień wolności podatkowej, czyli dzień, od którego zaczynamy, nie płacimy podatku, jest coraz wcześniej dzięki tym działaniom. W zeszłym roku był na wcześniej od lat. Cokolwiek byśmy nie powiedzieli, to zawsze Prawo i Sprawiedliwość mówi, nie, no przecież my tyle robimy. Jarosław pyta też, jak będzie długo trwała jeszcze farsa z Komisją Smoleńską? Ile będziemy jeszcze za to płacić, my podatnicy? No, w tym pytaniu jest zawarta teza, że to jest farsa. Ja nie uważam, że to jest... No, widocznie ten słuchacz tak uważa. To jest farsa. Nie znam już... Mamy wolność wypowiedzi? Mamy. Jasno, oczywiście, ale ja się nie zgadzam z tą opinią. Ja powiedziałem tylko, że w tym pytaniu jest zawarta teza. No dobrze, a co takiego osiągnęła podkomisja smoleńska? Myślę, że trwa. No, to wie pani, trwa. To jest bardzo skomplikowany proces, bo nam się wcześniej zarzucało, że my pewne rzeczy upraszczamy, że stawiamy jakieś radykalne tezy bez poparcia dowodami, a z drugiej strony w momencie, kiedy trwają prace, kiedy sięga się po ekspertyzy... Ale Prawo i Sprawiedliwość, kiedy sięga się po ekspertyzy, 3,5 roku. Owszem, ale kiedy sięga się po ekspertyzy zewnętrznych, międzynarodowych ośrodków, to wszystko trwa, to raz. Dwa, że pamiętajmy, że wyjaśnienie tego rodzaju katastrofy już po wielu, wielu latach, a zaczęliśmy rządzić po 5 latach, 6 latach od tej katastrofy, jest trudniejsze niż bezpośrednio po tym, jak ona się wydarzy, więc ja nie znam ustaleń dokładnie najnowszych komisji, ale słyszałem wywiad prezesa Kaczyńskiego w weekend, w którym mówił, że są takie ustalenia, one niedługo będą upublicznione. No, jakoś na efekty prokuratury też czekamy. No, to jest mocne pytanie. Wsadzicie tego Tuska, bo już prawie 4 lata rządzicie, on nadal na wolności sobie chodzi, pyta Mariusz. No, rzeczywiście mocne. No radykalne. Radykalne, tak. No, za co nie by mielibyście go wsadzać? No. Po pierwsze, no ja nikogo nie wsadzam, po drugie, my jako politycy nie wsadzamy, to Grzegorz Schetyna chce nas wsadzać, zapowiada to z trybuny, mówi o takiej politycznej krwawej wendecie, będziemy was wsadzać do więzień. Tutaj decyduje wymiar sprawiedliwości. Prokuratora może postawić jakieś zarzuty, ostatecznie decyduje zawsze sąd. I ostatnie pytanie, może zaboleć. W czym druga małżonka polityka deklarującego swoją więź z chrześcijaństwem jest lepsza od pierwszej żony? W jakim sensie, w czym jest lepsza? Nie wiem, tak jest sformułowane to pytanie. Chodzi pewnie o to, że zdarza się, że na prawicy ludzie, politycy, którzy deklarują bardzo mocne przywiązanie do wiary, mają drugie związki, drugie małżeństwa. To są zawsze sytuacje indywidualne. Trudno mi jako politykowi to oceniać w przypadku poszczególnych osób.
Ale wie pan, kogo dotyczy to pytanie? Rozumiem, że dotyczy mnie. Mm. Bardzo kocham swoją małżonkę. No i to jest piękne. No ale nie odpowiedział pan na pytanie. Czasami tak się po prostu zdarza. Czasami tak się zdarza po prostu, tak? Złośliwe pytanie, no trudno mi odpowiedzieć inaczej. No nie ja je zadałam, naprawdę. Rozumiem. Staram się również być fair wobec naszych słuchaczy. Jasne. Czasami te pytania nie są przyjemne, naprawdę, no. No nie są przyjemne. Z zamykaniem Tuska, czy z określeniem Komisji Smoleńskiej farsą. No takie pytania mogą padać, jasne. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Adam Bielan, wicemarszałek Senatu, no i prawdopodobnie europoseł od przyszłej kadencji. O, to nie. Nie, tak no jedynka szybko. Na Mazowszu, no to raczej nie, można przewidywać, że to... nie jest pan taki pewien wygranej. Ja, chyba nikt nie może być pewien wygranej, tylko i wyłącznie dlatego, że znaleźć się na liście, to decyduje o tym wyborcy. No ja to w takim razie jak pan ocenia swoje szanse? Będę ciężko pracował na to, żeby zdobyć mandat, natomiast nie chcę się... Ale jak pan ocenia swoje szanse? Wie pan, nie jestem obiektywny, to pewnie ktoś inny może oceniać szanse. Ja uważam, że w tych wyborach, w tym okręgu wystawiam najmocniejszą listę od lat. Mamy i to pan ministrów. Już wie, kto będzie tam wśród tych 8 osób. Mamy i ministrów, i bardzo znanych posłów, posłanki. Mamy wicemarszałek Senatu, drugą Pani Marię Koc, więc to jest naprawdę bardzo mocna lista, więc wszystko się może zdarzyć. To kto wtedy pociągnie listy do polskiego Sejmu? Skoro wy nie będziecie oddawać mandatów, tylko jednak będziecie tam w Brukseli, bo takie są zapewnienia. Wystawiamy 130 kandydatów. Realnie pewnie otrzyma mandat nie więcej niż 30. Na tyle oceniacie swoje możliwości? 30 mandatów? Czy raczej 20? No, w ostatnich wyborach Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 19 mandatów, więc 30. Zakładacie, że będzie więcej? 30 mandatów to byłby już takim, bym powiedział, absolutnie maksymalny wynik, który jest możliwy do osiągnięcia. Realnie? Myślę, że będzie dwójka z przodu, czyli 20 kilka. Trudno powiedzieć, że to będą 23 mandaty czy 26 według rozmaitych spekulacji. Jeśli chodzi o kształt Parlamentu Europejskiego, będziemy na pudle, jeśli chodzi o wielkość delegacji partyjnej po partii pana Salviniego z Włoch i partii CDU z Niemiec. No ale zobaczymy, to wyborcy decydują, więc w Polsce mamy listy tak zwane otwarte, więc umieszczenie nawet na pierwszym miejscu na liście nie oznacza mandatu. Wyborca głosując na partię może również wskazać konkretne nazwisko z niższego miejsca na liście, więc zobaczymy. No, 26 wszystko się wyjaśni. Dokładnie 26 tak. maja. Bardzo Dokładnie dziękuję, tak. panie marszałku. Dziękuję bardzo.